Minęła 13. Piotr Kieraga. Zapraszam na informacje. 184. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prezydent Wołodymyr Zełenski w swoim nocnym wystąpieniu poinformował o chwilowym wyłączeniu elektrowni atomowej w Zaporożu. Podkreślił, że tylko zapasowe generatory uchroniły Ukrainę i cały region przed katastrofą. Natychmiast uruchomiono generatory spalinowe potrzebne do chłodzenia reaktorów. Świat musi zrozumieć, jakie to zagrożenie, gdyby generatory nie włączyły się, gdyby automatyka i pracownicy naszej stacji nie zareagowali po wyłączeniu prądu. To już bylibyśmy zmuszeni do pokonania skutków skażenia radioaktywnego. Rosja postawiła Ukrainę i wszystkich Europejczyków na krawędzi katastrofy. Chcę zapewnić wszystkich Ukraińców, że robimy co w naszej mocy, aby zapobiec scenariuszowi awaryjnemu. Ale to zależy nie tylko od naszego państwa. Potrzebny jest nacisk międzynarodowy, który zmusi okupantów do natychmiastowego wycofania się z terytorium elektrowni. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i inne organizacje muszą działać znacznie szybciej niż teraz, bo każda minuta pobytu rosyjskich wojsk w elektrowni atomowej to ryzyko globalnej katastrofy. Ryzyko globalnej radiacyjnej katastrofy. Chodzi o to, że ta operacja jest niezwykle złożona. Na początek dotarcie tam, to jest strefa wojny. Dotarcie tam wymaga zabezpieczenia pewnych obszarów, przez które mielibyśmy przejeżdżać. Ponadto musimy dokładnie określić warunki misji, co będziemy tam robić z moimi ekspertami, kiedy tam dotrzemy. To zajmuje trochę czasu. Powszechne przekonanie jest takie, że musimy tam być jak najszybciej. Kijów to akceptuje, Moskwa to akceptuje. Musimy tam jechać. I będziemy tam już wkrótce, to kwestia najbliższych dni. Myślę, że teraz każdy się boi. Znając naszego sąsiada, wiedząc, do czego jest zdolny, rozumiemy, że mogą być różne konsekwencje tego, co się tam teraz dzieje. Dlatego wszyscy się boją. Nie obawiamy się wyłączenia prądu, ale tego, że sytuacja ekologiczna może się zmienić. Rozumiemy, że wszystko może się zdarzyć, ponieważ nie mamy kontroli nad sytuacją. Jeśli katastrofa nastąpi, jesteśmy na to psychicznie gotowi, ale bardzo trudno jest być przygotowanym fizycznie, ponieważ może to być zagrożenie dla życia. Fizyczno duże. Wraz z rosyjską agresją na Ukrainę nasiliły się dyskusje na temat monumentów upamiętniających poległych żołnierzy Armii Czerwonej. W krajach bałtyckich przystąpiono już do ich usuwania. W najbliższych tygodniach i miesiącach te relikty dawnej epoki mają zniknąć. I tak stało się z 79-metrowym monumentem w stolicy Łotwy, Rydze. Teren wokół pomnika ochraniały siły policyjne. Wstrzymano ruch pieszych na pobliskiej ulicy. Wcześniej łotewska policja uprzedzała mieszkańców Rygi, by powstrzymali się od zwiedzania Parku Zwycięstwa podczas prac rozbiórkowych. Monument nie został wysadzony w powietrze, ale rozebrany. Ryskie Muzeum Sowieckiej Okupacji Łotwy nie zgłosiło się po fragmenty pomnika, dlatego będą one zutylizowane. Oficjalna nazwa monumentu to pomnik żołnierzy Armii Radzieckiej, wyzwolicieli radzieckiej Łotwy i Rygi z rąk niemiecko-faszystowskich okupantów. Zbudowano go w 1985 roku, gdy Łotwa pozostawała częścią ZSRR. Centralny element monumentu stanowił obelisk z gwiazdą o wysokości prawie 80 metrów. Nie my wybraliśmy naszą przeszłość, my ją odziedziczyliśmy, powiedział prezydent Emmanuel Macron podczas wizyty w Algierii. Francuski przywódca podejmuje próbę odbudowania trudnych z uwagi na przeszłość kolonialną relacji obu krajów oraz rozmawiać o dostawach algierskiego gazu do Francji. Nous avons un passé commun. Mamy wspólną przeszłość. Jest złożona, bolesna i czasami uniemożliwia nam patrzenie w przyszłość. Ale mogę powiedzieć, że nasza gotowość do stałego dialogu pozwala mi pocieszać się myślą, że przeżywamy wyjątkowy moment, który mam nadzieję pozwoli nam spojrzeć bezpośrednio w przeszłość z dużą pokorą i wolą poznania prawdy. Zdecydowaliśmy wspólnie, że powołamy komisję historyków i otworzymy nasze archiwa, które pozwolą nam prześledzić wydarzenia od początku kolonizacji do wojny wyzwoleńczej, bez tabu, w celu swobodnej, uczciwej, historycznej pracy. Cieszę się, że mogę powitać państwa i towarzyszącą państwu delegację podczas wizyty w Algierii, która, mamy nadzieję, otworzy nowe horyzonty partnerstwa między Algierią a Francją. Wizyta zbiega się z 60. rocznicą proklamacji niepodległości Algierii. Prezydenci Macron i Abd al-Majid Tabun udali się pod pomnik męczenników w Algierze, miejsca upamiętniającego wojnę przeciwko Francji w latach 1954-62.
Francuski prezydent nazwał kolonizację zbrodnią przeciwko ludzkości, jednak władze Algierii nie zaangażowały się jeszcze we wspólne prace historyków i wyraziły ubolewanie, że Macron nie przeprosił za 132 lata francuskiej kolonizacji. Rozmowy na temat gazu nie są wpisane do oficjalnej agendy prezydentów, ale współpraca w tej kwestii z Paryżem jest interesująca również dla Algierii, która jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie ogłosiła chęć zwiększenia produkcji i dostaw gazu do Europy. Algieria jest 9. producentem gazu na świecie. To wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia o 14.00.